Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No dzisiaj, 13 kwietnia, w piątek, jesteśmy dokładnie w ten niby pechowy dzień pod galerią Szczypulison. Miejmy nadzieję, że nie będzie pechowy ani dla nas, ani dla innych wystawców, którzy tutaj się dzisiaj zebrali, jak również hodowców, kiedy jutro będziemy mieli ten nasz wiosenny kiermasz gołębi. Tutaj jesteśmy teraz już po południu, tutaj większość firm, które tutaj będą się wystawiać, jak również firma cateringowa, mamy wszystko przygotowane. Za chwilkę tam przejdziemy na salę i pokażemy, jak wygląda. Natomiast popatrzmy, dzisiaj jest pusto i to tak samo będzie, ale od rana miejmy nadzieję, że ten parking się zapełni i będą tutaj klienci. Teraz wejdziemy sobie tutaj do galerii, do środka, zobaczmy. Tutaj jest dokładnie wjazd, jak ktoś będzie jechał, to wie, że tutaj ma skręcić. Natomiast tutaj sobie wejdziemy. Impreza jest dla wszystkich hodowców otwarta, koszt wejścia 10 zł. W cenie tej jest wliczone możliwość sprzedaży gołębi, także nie mamy czegoś takiego jak jakieś placowe, dodatkowe opłaty za kosze. Po prostu każdy, kto tylko wejdzie, będzie mógł tutaj sobie sprzedawać gołębie. Oczywiście osoby, które będą miały jakieś kosze, klatki wystawowe, stoliki, one będą niestety jakąś opłatę ponosić, ale to jest symboliczne. I teraz już jesteśmy tutaj na hali i teraz chcemy kolegom przedstawić to, co tutaj będzie się działo. Tutaj na przykład po tej stronie lewej, zaraz po wejściu, laboratorium diagnostyczne KOBA, już to oni przygotowali sobie tutaj stoły i chwilowo już tutaj teraz nie ma, ale od rana tutaj będą mieli tutaj stoisko, gdzie będzie można dowiedzieć się wszystko o badaniach diagnostycznych. Między innymi też z tego, co rozmawiałem z Tomaszem, będzie można te badania wykonywać. Tutaj mamy też nasze stoisko, ono się jeszcze organizuje, mamy taki lekki gołębik nowej konstrukcji. Ja tego z zewnątrz pokażę. Konstrukcja bardzo lekka. Konstrukcja jest zbudowana drewno i poliwęglan komorowy. Mamy też tą zieloną siatkę. Zielona siatka antyprzewiewowa. Tutaj na stanowisku firmy Polmark. Oni już tutaj wcześniej byli, przygotowali wszystko. Ono jest za chwilowo zamknięte, ale będzie można tutaj wszystko to u nich nabyć. Tutaj mamy też stoisko firmy Karmy Goldwings. No, pojechali dzisiaj. No, troszeczkę problem jest, Karm nie będą mieli za dużo do sprzedaży, gdyż jak to mówią, klęska urodzaju. Wszystko praktycznie mają sprzedane. No ale na jutro jakieś karmy przygotują. No i najważniejsza rzecz tutaj, będziemy tutaj mieli możliwość skorzystać z cateringu. Na tej hali jest totalnie inna akustyka. Zobaczmy, takie stoły są przygotowane tutaj dla osób, które będą nas odwiedzać. I na tej sali też będą stoiska. Chwilowo jeszcze nie mamy wszystkich tutaj wystawców, ale między innymi tam mamy kolegów Wojtka i Sylwestra, WG Mazury. Oni tutaj teraz przygotowują sobie stanowisko. Słyszymy tam też pan Marcin. O, przygotowuje nagłośnienie, bo tam, gdzie widzimy, on stoi, będzie ten panel dyskusyjny. Będzie można posłuchać na początku od 9 rano to, co Henk de Wert ma do powiedzenia. Będzie tam się organizowana aukcja gołębi. Henk de Wert będzie dopiero po południu, na rano będzie Hans Hill. No tutaj będzie stanowisko kolegi Pawła Sławka, gołębie odrzutowe, kosze czekają. Każdy, kto tutaj będzie gołębia, będzie mógł sobie taką klatkę kupić, wsadzić tego gołębia. No po prostu staramy się, żeby tutaj było ciekawe. Podejdziemy, teraz pokażemy jeszcze dalej. Ciekawostką jest taką, że podczas tej naszego święta, naszego tutaj imprezy, pikniku, będzie możliwość jeszcze dodatkowo, oprócz tego gołębi, które mamy tam wystawione na aukcję, licytacja obrazów. Te obrazy my niektóre znamy, bo ktoś, kto wchodził do nas na stronę i odwiedzał stronę galerii Szczypulison, te obrazy zna. Poprowadzi nam aukcję obrazów. Tutaj będzie 3 czy 4 obrazy będą licytowane. Kolega Andrzej. Jutro go poznamy, natomiast jeszcze tutaj w tym miejscu będzie stanowisko Fundacji Ludzki Gest pana Jakuba Błaszczykowskiego. My ją bardzo dobrze znamy, gdyż właśnie tutaj dzięki tej fundacji, niejako inicjatywie, którą miał ksiądz Jerzy Kostosz, współpracujemy cały czas na bieżąco z galerią Szczypulison. Tutaj mamy różnego rodzaju obrazy, także będziemy mogli zobaczyć. Tam pan Marcin teraz przygotowuje stanowisko. Tutaj na tej scenie, malutkie takie, ale to o to chodzi, żeby to było kameralne. Są przygotowane miejsca dla osób, które będą słuchały tego wszystkiego, co tutaj się będzie działo. I tak przygotowane mamy, tak jak mówiłem, od godziny 9 rano. Pierwsze będzie spotkanie z Hansem Hirnem. Kolega Manfred Bula go przywiezie. Porozmawiamy sobie. No, zrobiliśmy teraz specjalnie w tej części, gdzie jest taka, powiedzmy, bardziej część konsumpcyjna, cateringowa, taka. Nie będzie długiej gołębi, bo kolega Hans Hirn jest troszeczkę, no, widzieliśmy na filmach, bardzo uczulony. Notabene też miał ostatnio bardzo duży problem, gdyż został okradziony. No, współczujemy mu, miejmy nadzieję, że się te gołębie kiedyś odnajdą. Po nim zaraz wystąpią koledzy z firmy Laboratorium Diagnostyczne KOBA. Oni będą nam tutaj opowiadać o badaniach diagnostycznych i o badaniach DNA. Później planujemy zrobić tutaj aukcję obrazów i aukcję gołębi. Po aukcjach
będzie kolega Cezary Wójtowicz z firmy AMC opowiadał o systemie konstatowania czasu swoim, ale też te wszystkie uwagi, które on będzie miał o swoim systemie, można spokojnie odnosić do wszystkich innych systemów, gdyż no, anteny, jakie mamy, to wiadomo, każdy są jedno, dwu, trzy, czteropolowe najróżniejsze i teraz te zjawiska fizyczne, które tam występują, one są analogiczne dla każdego jednego systemu. Także tutaj zobaczmy, tak to będzie wszystko wyglądało. Popatrzmy, to jest bardzo fajnie w tej scenerii, kolorowo. No i co najważniejsze, każdy obraz, który tutaj jest, będzie można nabyć. Wszelkie informacje pani Agnieszka Nowak o obrazach i cenach ich będzie mogła udzielić każdemu, kto tutaj się znajdzie. Tutaj odbywa się obecnie wystawa, drugi przegląd sztuki awangardowej. Jeżeli dobrze mówię, wiem, że to tak chyba brzmi, sztuka no, awangardowa w każdym razie na pewno. Ale teraz zobaczmy. Mamy tutaj przygotowane stoły, taka troszeczkę inna sceneria. Zawsze jesteśmy przyzwyczajeni do takich stołów drewnianych, ławek. A tutaj pan Janusz z firmy cateringowej, która tam to obsługuje, nam przygotował troszeczkę taką niespodziankę, inaczej całkowicie. I miejmy nadzieję, że hodowcy tutaj dużo przybędą licznie. I tutaj się będziemy wspólnie bardzo dobrze bawić. Dobrze, przejdziemy teraz tutaj jeszcze. Będą tutaj koledzy, oczywiście oprócz tego, że mają tutaj produkty firmy, widzimy Herbotsa, firmy Van Hee macie jeszcze, tak? Herbotsa, Van Hee i Belgawet. Belgawet. I będziemy też, ale macie też reklamę swojego wspólnego rolnika, tak, WG Mazury. I sklepu. I sklepu. Także jutro sobie wszystko będziemy oglądać i będziemy to Pigeon Vitality. A i Pigeon Vitality też mam. Bo widzimy, także tutaj będzie można to wszystko tutaj zobaczyć. Dobrze, przejdziemy teraz dalej, popatrzymy. No my tutaj na stoisku mamy też przygotowane różnego rodzaju gołębie. Dzisiaj ich chwilowo jeszcze nie ma, od rana będą już tutaj w tych klatkach się znajdować. Mamy taki też nowy typ gołębnika przygotowany dla hodowców, chcemy go pokazać. Koncepcja jest taka, proszę mi wierzyć, bo tutaj takie 24 stoły, które tutaj widzimy na pierwszym planie, plus ten gołębnik, plus tamten podest przewieźliśmy takim małym samochodem, gdyż mamy takie konstrukcje modułowe, składane. Budowa tego gołębnika, proszę mi wierzyć, z modułów trwa około pół godziny. Tak to wygląda. Ale to o tym będziemy już później tutaj mówić. Dobrze, tak że na razie zobaczmy. Tutaj kolega chyba Damian Zawisza będzie miał też stoisko z gołębiami. No po kolei tutaj wszystko przygotowujemy. Tutaj jeszcze są dla kolegi Jana Bochęczaka przygotowane, no i dla innych jeszcze wystawców, ale oni dopiero będą tutaj rano. Także zachęcamy wszystkich do skorzystania tutaj z oferty przyjścia. Można sobie zobaczyć, spotkać się z kolegami, porozmawiać. No i te obrazy, które tutaj mamy w tej galerii, a zobaczmy tych obrazów, jest tutaj masę dużo różnych, kolorowe, są bardzo fajne. Można też będzie te obrazy nabyć. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia i zapraszamy wszystkich jutro, 14 kwietnia, od godziny 8 rano, wstęp 10 zł. Dzieci, panie nie płacą nic, płacą tylko mężczyźni. No niestety stosujemy taką dyskryminację jako mężczyzn, ale to jest chyba popularne dzisiaj w sfeminizowanym świecie. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.